How do you see the role of cinema today in Central Europe? No, przede wszystkim trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego filmy polityczne mają takie zainteresowanie w krajach socjalistycznych, czego szuka publiczność w tych filmach, co chce w nich zobaczyć. W moim przekonaniu idzie o to, że ponieważ życie polityczne jest utajnione, orientacja w tym, w jakim kierunku zmierza, co będzie, co może nastąpić, a od tego zależy nasze życie, w jakiś sposób ujawnia się w filmach. To znaczy, czy cenzura jest bardziej uważna na taki temat, czy pozwala na coś innego. Na przykład w momencie, kiedy wyszedł mój film Popiół i Diament, ludzie, którzy byli związani z AK, którzy mieli rodziny, krewnych, orientowali się, że po pierwsze wypuszczą ich z więzienia, po drugie nie będą ich wsadzać do więzienia, po trzecie być może pozwolą im pracować, po czwarte być może nie będą ich prześladować. Kiedy zrobiłem film Człowiek z marmuru, lata 50., ludzie, którzy oglądali ten film, myśleli, że jest to znak, że ci, którzy byli winni przeszłości stalinowskiej, zostaną w jakiś sposób ukarani. A więc publiczność nie tylko przychodzi do kina, żeby zobaczyć kino, ona przychodzi, żeby zobaczyć, co gdzie ustępuje władza, na ile się cofa, albo na ile chce coś pokazać i tym sposobem daje nam do zrozumienia, w jaką stronę będzie szła jej polityka. A my jesteśmy uzależnieni od tej polityki, nasze życie codzienne. But isn't there a danger there that everything becomes politicized, that art, that culture, that everything becomes necessarily politicized? Niekoniecznie. Wielu ludzi nie chce robić filmów politycznych. Ja sam zrobiłem kilka filmów, takich jak Brzezinę, Panny z Wilka, takich jak Wszystko na sprzedaż, które są filmami, gdzie polityka nie odgrywa większej roli. Ale muszę powiedzieć, że dla reżysera, który raz w życiu chociaż zrobił film polityczny i czuje ten oddech publiczności, która siedzi w kinie i oczekuje od tego filmu odpowiedzi, i kto raz połknął ten haczyk, nigdy się nie wycofa i będzie robił filmy polityczne do końca życia. To what extent does the fact that the state controls the funding of the film industry influence also its control over the content of the films made? To jest pytanie, które tylko może być dziwne. Nie, powiem inaczej. Zawsze tak jest, że reżyser, niezależnie od kogo bierze pieniądze, czy to są pieniądze prywatnego producenta, czy to są pieniądze z banku, czy to są pieniądze państwowe, bierze te pieniądze, ale to, co chce zrobić, to on chce zrobić. Reżyserzy tak samo oszukują hollywoodzkich producentów, no może trochę mniej, bo oni lepiej się znają na filmie i lepiej pilnują. Jak reżyser w krajach socjalistycznych, tych, którzy kontrolują w socjalizmie film. Poza tym jest jeszcze jeden bardzo ważny moment, który trzeba rozumieć. Mianowicie polityka jest globalna, partia jest monolitem. Ale przecież to nie jest prawda. Partia ma różne poszczególne ugrupowania, które się nie mogą ujawnić, mają jednak różne poglądy w różnych sprawach. Teraz proszę sobie wyobrazić, że jedna z tych grup chce dać znać o swoim istnieniu. Nic prostszego, jeżeli w sytuacji, kiedy jest film, który wchodzi na ekrany albo nie wchodzi na ekrany, albo go poprzeć, albo go zabronić. Jeżeli uda im się na przykład wypchnąć, wydaje się, że sytuacja jest taka, że film nie może się pokazać na ekranie, a ta grupa polityczna jednak doprowadzi do tego, że film wchodzi na ekrany, w tym momencie ta grupa zaczyna się cementować nie wokół polityki rolnej, czy wokół problemów kontroli partyjnej i tak dalej, tylko pozornie wokół tego filmu. Ale w rzeczywistości jest to grupa, która ma zupełnie inne cele. Ona tylko popierając film, próbuje swojej siły. Także pomimo tego, że gra polityczna w krajach socjalistycznych jest bardzo utajniona, bardzo taka utrudniona, to jednak film daje dobry pretekst do tego, żeby się ujawniły różne siły polityczne i myślę, że te siły polityczne z całą świadomością na tym grają.
Sytuacja jest teraz nieco inna, bo pan zadał mi pytanie, jak wygląda w tej chwili sytuacja. W tej chwili sytuacja jest o tyle inna, że publiczność odwróciła się od kina. I to publiczność, która stanowiła istotę naszej, ta, która oglądała polskie filmy, która kochała te filmy, która tych filmów potrzebowała, to znaczy publiczność inteligencka. Po rozgromieniu Solidarności następną grupą, która została zdeprecjonowana i w jakiś sposób zepchnięta, to jest właśnie inteligencja. Po pierwsze, straszna pauperyzacja. Strasznie trudno zarobić pieniądze. Ludzie siedzą w domu, a też, co jest bardzo istotne, publiczność straciła wiarę, że oglądanie filmów może ich doprowadzić do zrozumienia polityki. Po rozgromieniu Solidarności polska publiczność kinowa zrozumiała, że żadne kino, żadna literatura, żadna gazeta nie mogą nic w życiu politycznym zmienić. To nie jest system, który może się naprawić. To nie jest system, który może się ulepszyć. To nie jest system, który krok po kroku, w którym można wywalczyć więcej wolności. Po prostu polska publiczność nie chce już teraz filmów, tylko chce instytucji demokratycznych, które będą bronić jej praw. A film nie jest taką instytucją. Did you have to have a battle with a censor? Cenzura jest pojęciem dosyć takim rozciągliwym, dlatego że przecież cenzura istnieje zewnętrzna jako urząd, jako instytucja, ale istnieje wewnętrzna cenzura. Cenzuruję ja sam siebie, dlatego że albo się wstydzę pewnych rzeczy, albo pewne rzeczy uważam za głupie. Cenzura wewnętrzna zależy od mojego wykształcenia, od moich poglądów, od mojego stosunku do religii i tak dalej. O tej cenzurze nie mówimy. Natomiast instytucja cenzury jest tak pomyślana, żeby w ostatecznym rozrachunku ta cenzura jak najmniej miała do roboty. To znaczy, że stwarza się ogólną sytuację, w której nie wolno. Na przykład przez wiele lat w Polsce nie wolno było nic mówić o emigrantach. Józef Czapski, nazwisko kompletnie nieznane. Nie mówiło się o Miłoszu, nie mówiło się o naszych największych pisarzach, dlatego że kto mieszkał za granicą, na zachodzie, ten był agentem obcego mocarstwa, a my, ponieważ broniliśmy socjalizmu, więc nie wolno było z tymi agentami się zadawać. Trzeba było olbrzymiej pracy, wydarzeń, a właściwie dopiero wydarzeń Solidarności, żeby tą barierę w jakiś sposób przełamać. Ale to jest jakby punkt wyjścia cenzury, żeby stworzyć sytuację, w której w ogóle nie może dojść do rozmowy na temat filmu, powiedzmy według powieści Czapskiego, ponieważ jego nazwisko się nie pojawia w naszej prasie. On pierwszą napisał książkę o sytuacji o obozach radzieckich, którą wydrukował tu we Francji w 1946 roku. Większość nakładu tej książki z poszczególnych księgarni ktoś potajemnie wykupił. Także książka ta jest niebywałą rzadkością. Także wie pan, w tej sytuacji to jest o cenzurze można mówić dużo, ale istota rzeczy polega na tym, żeby cenzura jako urząd miała jak najmniej do cenzurowania, a cała reszta, żeby po prostu była tak zabroniona, żeby nawet nikt nie próbował. Poza tym, w moim przekonaniu, jeżeli ktoś chce walczyć z cenzurą, musi zrobić film, który jest zupełnie od początku do końca niecenzuralny. Takim filmem na przykład był Człowiek z marmuru. Wydawało się, że cenzurze wypadają nożyczki z ręki, bo oni patrzą i mówią, no ale tego w ogóle nie było. Nikt nie przewidywał, że taki film może powstać. Jeżeli film jest tak zrobiony, to wtedy, nawet jeżeli z tego filmu się toczy co innego wytnie, to ten film i tak pozostaje jakimś zjawiskiem. Broni się po prostu samą istotą rzeczy, czyli samym filmem. So what made the Man of Marble possible? Was it because there was solidarity? Was it because the party leadership felt it had to allow such a film? Nie, Człowiek z marmuru był dużo wcześniej. Człowiek z marmuru był w 1975-1976 roku. Także to był dopiero, to było dążenie do tego. I tam oczywiście były pewne grupy ludzi, minister ówczesny kultury i sztuki Józef Teichma, który zaangażował się, bo uważał, że taki film jest potrzebny. Była nadzieja, że trzeba w jakiś sposób oświetlić lata
lata 50. I w związku z tym, że te lata 50. powinny mieć swój film. Poza tym, właśnie ci ludzie, którzy w latach 50. odgrywali, byli młodzi, zaczynali, budowali nową hutę, tworzyli ZMP, tą organizację młodzieżową, oni doszli do władzy właśnie w 70. latach. I oni chcieli, żeby był teraz film zrobiony o nich. Natomiast w sprawie Człowieka z żelaza była zupełnie inna sytuacja. Człowiek z żelaza musiał wejść na ekrany, ponieważ wielkie zakłady pracy, takie jak Nowa Huta, jak Ursus, takie jak Stalowa Wola, przysyłały telegramy do ministerstwa, że film jest gotowy i musi wejść na ekrany. In 1981 you went to Ursus, to the factory, and showed the film The Man of Iron. And on that occasion you said that the role of the artist was to influence society. What did you mean by that? Wtedy myśleliśmy trochę inaczej. Po prostu wiara w film polityczny jest wiarą w to, że system komunistyczny może ulegać jakimś przemianom, że można go ulepszyć. Myślę, że dzisiaj w Polsce nikt nie wierzy, że albo film, albo gazeta, prasa, czy jakakolwiek sztuka może cokolwiek w tym systemie zmienić. Myślę, że dzisiaj wszyscy mają świadomość, że są potrzebne zupełnie inne zorganizowane środki nacisku i Solidarność właśnie to w jakimś sensie pokazała. Wtedy my szukaliśmy przede wszystkim jakiegoś bliskiego zetknięcia z robotnikami. Wydawało nam się, że robotnicy mogą być naszymi sojusznikami, chociaż to jest dziwne, bo w kraju socjalistycznym kto miałby być bardziej sojusznikiem artysty, jeżeli nie robotnik. Ale nigdy robotnicy nie byli tak daleko od sztuki i od artystów właśnie jak w krajach socjalistycznych na początku naszej dziejów, naszego kraju w latach 50. Szukaliśmy tego kontaktu i muszę powiedzieć, że kiedy w stoczni wśród 21 dezyderatów znalazł się dezyderat o cenzurze, zrozumieliśmy, że to jest nasz prawdziwy sojusznik, że nareszcie ktoś będzie bronił naszych praw silniejszy, a nie to, że z łaski dostaniemy większą wolność od władzy. Did the workers recognize themselves in the film when they saw The Man of Iron? Did they see that as a truthful portrayal of Muszę powiedzieć, że tak. Ten film obejrzało 3 miliony ludzi w ciągu 3 miesięcy, czyli że nie tylko była potrzeba tego filmu, ale ludzie chcieli identyfikować się z czymś, chcieli zobaczyć. Oczywiście największym problemem było zakończenie filmu. W zakończeniu filmu tajemniczy człowiek mówi do dziennikarza, że te umowy mogą być skreślone, ponieważ one zostały wymuszone przez robotników na władzy. 3 razy wklejałem i wycinałem tą scenę, dlatego że moi przyjaciele radzili mi, żebym nie dawał pesymistycznego zakończenia temu filmowi. Ja z kolei uważałem, że to jest szalenie ważna scena i czułem, że coś jest w powietrzu. Przecież nie mieliśmy żadnej obrony. Nie było żadnej obrony Solidarność. Była instytucją, bym powiedział, tak dziecinną, tak naiwną, szczerą i to było w niej najpiękniejsze. Że nie myślała o tym, że musi się bronić, jeżeli jest 10 milionów Polaków, którzy czegoś chcą, przed kim się mają bronić, co może być większą siłą. Także wydawało mi się, że to ostrzeżenie jest potrzebne i w ostatniej chwili, dosłownie w montażowni, wkleiłem tą scenę i tak zostało. Także to był główny problem, że optymiści patrzyli na ten film z pewnym takim skrzywieniem, że po co taki pesymistyczny akcent. Would you say that the role of the artist or the intellectual in Central Europe is to be the conscience of his nation? Tak. Mnie się wydaje, że to jest bardzo ważne i muszę powiedzieć, że kiedy XX wiek zbliża się do końca, warto wrócić do początku i zastanowić się, jakie idee towarzyszyły początkowi XX wieku. Właśnie wydawało nam się, że jedną z rzeczy, które są przestarzałe, które zginą i przestaną istnieć, to jest nacjonalizm. Otóż okazuje się, że nie ma nic silniejszego dzisiaj, pod koniec XX wieku, jak nacjonalizm małych narodów. I muszę powiedzieć, że małe narody nigdy nie zgodzą się z tym, żeby świat był podzielony przez Związek Radziecki i Stany Zjednoczone. To nie jest nasz interes. I myślę, że świadomość narodowa, potrzeba narodowej identyczności,
w dużym stopniu właśnie w firmie się zawiera. Czym byłyby Węgry bez węgierskich filmów na świecie? Czym byłaby Litwa bez filmów Paradżanowa? Czym byłaby Polska bez tych kilku filmów, które myśmy zrobili? Wydaje mi się, że małe narody, co film robi dla takich krajów właśnie, które wymieniłem? Przede wszystkim tak, z jednej strony daje, zawiadamia świat, że ten kraj istnieje. Jak inaczej my możemy zawiadomić? Za pomocą literatury, to bardzo trudno przetłumaczyć, za pomocą innych sztuk. Nie zawsze mamy takich artystów. Film szeroko się rozchodzi. Wszyscy wiedzą, że jakieś filmy robi się w Polsce, robi się filmy na Węgrzech, czyli zawiadamiamy, że istniejemy, że żyjemy. Dalej, do wewnątrz, Polacy oglądając swoje filmy, Węgrzy inni, cementują się wokół tych filmów w poczuciu własnej narodowej tożsamości. Would you say that the genuine pluralism of Polish culture today is possible simply because the party has admitted the failure of its ideological claim? Nie, ja myślę, że gdyby partia mogła, to ona by doprowadziła z powrotem do ujednolicenia. Myślę, że olbrzymi wpływ tych dwóch lat Solidarności jest i opór społeczeństwa. Społeczeństwo coś wywalczyło. Myślę, że to jest jedna z tych rzeczy, które społeczeństwo, a zwłaszcza opozycja, wywalczyła dla społeczeństwa. And would you say that there could be today in Poland an independent culture without the church? To jest w ogóle pytanie najtrudniejsze. Kościół dopomógł w bardzo trudnym momencie. Trzykrotnie Kościół w Polsce odegrał niezwykłą rolę. W czasie okupacji, kiedy księża stanęli po stronie narodu i ginęli tak samo w Oświęcimiu i rozstrzeliwani tak jak wszyscy obywatele naszego kraju. Tuż po wojnie, kiedy kardynał Wyszyński postanowił powiedzieć, że Polska ma swoją osobowość i moralną i że Polska jest krajem katolickim i ma swoją własną odrębność. I trzeci raz, kiedy Kościół stanął po stronie Solidarności. W związku z tym od czasu stanu wojennego oczywiście, że wokół Kościoła zgromadzili się artyści, którzy szukali jakiejś ochrony. I trzeba sobie powiedzieć, że Kościół w jakiś sposób dał tą ochronę artystom. Ale nie posunął się dalej. To znaczy tygodnie kultury chrześcijańskiej, tak. To znaczy spotkania, 1000 kościołów wybudowano, w tych kościołach wszystkich są sale parafialne, które są jedynymi miejscami na prowincji, gdzie w ogóle ludzie mogą się zejść. Natomiast Kościół nie decyduje się i na razie nie widać na to, żeby zdecydował się stać się przywódcą sztuki w Polsce. To znaczy teatru, filmu. Ja zrobiłem taką próbę właśnie Wieczernik według Ernesta Brylla i muszę powiedzieć, że ta próba już była nie do ponowienia. Już nie można było, dlatego że aktorzy, żeby grali w przedstawieniu kościelnym, muszą mieć pewność, że kiedy ich wyrzucą z teatru państwowego, ktoś stanie za ich plecami, ktoś ich będzie utrzymywał. Kościół nie chce brać na siebie takich ciężarów. Poza tym Kościół uważa, że ma inne zadania istotniejsze i że kultura jest tylko częścią działalności, którą on prowadzi w Polsce. If I could go back in history a bit, what was the appeal of the communist ideals for people of your generation at the end of the war? To jest prawda, że wszyscy uważają i zadają nam pytanie, jak tak dalece mogliśmy zgłupieć, żeby nie rozróżniać białego od czarnego. Ale jeżeli do Wrocławia zjechał się kongres intelektualistów z Picassem, Eluardem, największymi pisarzami nie tylko francuskimi, ale i angielskimi również, i ci wszyscy ludzie widzieli przecież, że robi się jakaś manipulacja, że nimi ktoś tutaj, i nawet wiadomo było dokładnie kto, manipuluje i nikt z nich nie zaprotestował poza jednym człowiekiem, który wyjechał z tego kongresu. Co dziwić się nam, którzy wyszliśmy z wojny, gdzie nie było ani gazet, gdzie nie słychało się radia. Byliśmy całkowicie odcięci od świata, nie wiedzieliśmy jak świat wygląda. Ja w 1957 roku dopiero pierwszy raz przyjechałem i zobaczyłem Zachód, przyjechałem do Paryża. Także po pierwsze w jakiś sposób byliśmy ograniczeni, po drugie byliśmy młodzi, i była straszna potrzeba działania.
I gdyby nie ta potrzeba działania, kultura w Polsce tuż po wojnie nie rozwinęłaby się z takim entuzjazmem. I myślę, że niezależnie od wszystkich błędów, które popełnione zostały, zresztą za wiele z tych błędów artyści sami zapłacili swoim życiem i późniejszym swoim życiem i życiem dosłownie, tak jak chociażby Tadeusz Borowski. Myślę, że ten zryw był czymś naturalnym po wojnie i że ta potrzeba zaznaczenia się, potrzeba uczestniczenia, że ta młodość, która w nas była, musiała się wyrazić, nawet w tych najtrudniejszych czasach. And what was for you then the goal of real socialism? What did it mean for you as an artist? Realny socjalizm istnieje tylko tam, gdzie Związek Radziecki ma bezpośrednie swoje wpływy i gdzie stoją wojska Związku Radzieckiego. To się nazywa realny socjalizm. What was the aim of socialist realism as an art form? To nie było takie ważne, co ja myślałem o realizmie socjalistycznym. Realizm socjalistyczny był bardzo dokładnie skodyfikowany. Wiadomo było, co to jest realizm socjalistyczny, a całe nieporozumienia wokół tego i namiętności, które na początku, kiedy jeszcze sprawa się nie wyjaśniła, polegały na tym, że my rozumieliśmy, że realizm socjalistyczny to jest jakaś kontynuacja radzieckiej awangardy filmowej z lat filmowej, plastycznej, muzycznej, w ogóle z lat 20. I dopiero cała walka, która się odbyła pomiędzy politykami, pomiędzy ministrem kultury i sztuki, tymi wszystkimi, którzy rządzili polityką kulturalną, a artystami, polegała na tym, żeby oni zrozumieli, że żebyśmy zrozumieli, że realizm socjalistyczny to ma być to, co robi się w tym momencie za Józefa Stalina w Związku Radzieckim. Trzeba malować tak, jak oni malują, trzeba komponować tak, jak oni komponują i trzeba pisać tak, jak piszą pisarze radzieccy. Polacy nie mogli tego zrozumieć. Wydawało się, że za tym stoi jakaś idea, że za tym stoi jakaś chęć stworzenia nowej sztuki, która ma się przeciwstawić sztuce Zachodu. Myśmy wszyscy byli młodzi i szukaliśmy właśnie w tym kierunku. Natomiast potem okazało się, że chodzi po prostu o to, żeby zimitować, naśladować i imitować sztukę radziecką. Oczywiście trzeba sobie powiedzieć, po co w ogóle było to wszystko potrzebne, po co był socrealizm. Po to, że sztuka była fragmentem większej całości, mającym na celu ukształtowanie człowieka socjalistycznego, który miał być tak ukształtowany, żeby całkowicie odróżniał się od człowieka poprzedniego, żeby miał inne uczucia, żeby miał inną moralność, żeby miał inne spojrzenie na świat, żeby uformować go tak, żeby on niezależnie od tych, którzy kierują, sam wiedział, jakie jest jego ograniczenie i jakie jest jego miejsce, żeby był śrubką w wielkiej maszynie. A o śrubkach to wam opowiem jeszcze chwilę. And how did you break away from that pattern? What made you break away from the realistic mold? Przepraszam. What made him quit? Co pana sprowokowało do odejścia od tej formy? To trzeba by rozpatrywać w ramach większego obrazu. Duża grupa ludzi, artystów, zaangażowała się w realizm socjalistyczny, ponieważ wierzyła właśnie, że to jest przyszłość, że to jest awangarda. Powoli, kiedy odkrywały się kulisy całej sprawy i kiedy rzecz stawała się naga, artyści, starsi ode mnie przede wszystkim, bardziej doświadczeni, bardziej wiedzący więcej o sztuce i o życiu, zaczęli rozumieć, że nie ma w tym żadnej przyszłości. Zresztą nastąpiły też i wydarzenia 56 roku i dopomogli nam ci, którzy animowali te wydarzenia, intelektualiści polscy, dopomogli nam też i spojrzeć krytycznie na to, co się działo. Także otworzyły nam się oczy dosyć szybko. Isn't it the case that socialist realism really doesn't depict reality as it is, but as it ought to be according to the ideology, and that once the ideological faith is no longer there,
Przepraszam, zgubiłem się. Sorry. Czy realizm socjalistyczny, realizm przedstawia świat i ludzi tacy, jacy powinni być według pewnej... A nie jacy są, że to nie jest realizm. To było jedno z generalnych założeń. Nie, uważano właśnie, że dlatego to jest realizm socjalistyczny, że on nie przedstawia tak jak realizm Courbeta biednych ludzi, tylko patrzysz na biednego człowieka, ale wiesz, że on jest co prawda obdarty, ale ponieważ on mieszka w komunistycznym państwie, więc już nie jest obdarty i trzeba go namalować w ładnym ubraniu i słońce świeci, dlatego że słońce świeci zawsze w kraju socjalizmu i że trawa jest zawsze zielona i że w ogóle jest optymizm, dlatego że co prawda jest źle, ale to jest wszystko po to, żeby jutro było lepiej. Can I ask a question about how the Polish cinema interacted with developments in other countries, in Hungary or in Czechoslovakia? For instance, did the Polish film directors after 1956, were they influenced mutually, for instance, with the Czechoslovak new wave of the 1960s? No my zawsze obserwowaliśmy bardzo pilnie kinematografię sąsiednich naszych krajów, jak zresztą i radziecką kinematografię, dlatego że te wszystkie sygnały miały świadczyć o tym, co się dzieje w ogóle w naszym obozie, co się zmienia. Zresztą ostatnie wydarzenia w Związku Radzieckim, kiedy filmowcy nagle zaczęli odgrywać tak olbrzymią rolę, świadczy o tym, że ciągle jeszcze film jest tym jakby języczkiem uwagi i czymś strasznie ważny. Więc myśmy też pilnie obserwowali. Ale myślę, że początek polskiego kina zaczyna się od czego innego. Polskie kino zaczęło się od włoskiego neorealizmu. Pierwsze filmy Zawatiniego, pierwsze filmy De Siki, pierwsze filmy Rosselliniego. To jest to, co nasze serce przyjęło z radością. To była ta wolność, od której zaczęły się początki polskiego filmu. Akurat nie wtedy robiłem pierwszy film. W 1954-55 roku pokolenie i ślady tych wpływów istnieją zdecydowanie w tym filmie. So you saw yourself as part of European cinema as a whole? Tak. Myślę, że polskie kino zawsze pilnie obserwowało to, co się dzieje na świecie i nigdy nie pozwoliło się odepchnąć od Europy. Myślę, że to jest może właśnie to jest dobre określenie. Nie pozwoliło się odepchnąć od Europy, ponieważ Europa nie zrobiła nic, żeby nas do siebie przybliżyć, żeby nas objąć swoimi rękami. Nie tak dawno przysłano mi ankietę z Brukseli, żebym wypełnił najciekawsze filmy ostatnich lat. Ja patrzę, a na drugiej stronie jest napisane, jakie kraje to obejmuje i tam nie ma ani Polski, ani Węgier, ani Bułgarii, ani Czechosłowacji, dlatego że to jest wspólnota gospodarcza, wspólnota europejska, ale ja do takiej Europy nie chcę należeć w ogóle. Taka Europa niech sobie żyje swoim życiem. Europa powinna rozumieć, że ona sięga znacznie dalej na wschód i powinna o tym codziennie pamiętać. Europa nie kończy się na murze berlińskim. To, co było zaplanowane w stosunku do Polski razem ze śmiercią Stalina, nigdy nie zostało wykonane. W Polsce nigdy nie została przeprowadzona taka czystka inteligencji jak w Związku Radzieckim. W Polsce rolnictwo pozostało w rękach prywatnych i dlatego nie umieramy z głodu. W Polsce nie został rozgromiony Kościół, tak jak została rozgromiona Cerkiew Prawosławna w Związku Radzieckim. W związku z tym pozostały siły, które dają o sobie znać, ile razy sytuacja gospodarcza pogorsza się, ile razy sytuacja społeczna staje się beznadziejna, tyle razy te siły odzywają się i upominają się. Ludzie upominają się o swoje prawa. Chodzi o to, że my nie chcemy przywilejów, bo przywileje są dla jednostek. My chcemy praw, które są dla wszystkich. Second. What do you think common? What do you think the lasting impact? Oh, the lasting impact of communism has been on the cultural life of impact. Influence. The lasting influence. Vliv. Vliv. Wpływ. Wpływ. Jaki czy komunizm miał jakiś trwały wpływ na kulturę, na życie w tym kraju? Trudno jest powiedzieć. W naszym kraju. Nie zauważam tego. Natomiast w Związku Radzieckim oczywiście była zupełnie inna sytuacja, dlatego że w pierwsze lata artyści rozwinęli skrzydła,
stworzyli dzieła piękne, porywające, tylko że nie wiedzieli, że nie o to chodzi. Nie wiedzieli, że są na zupełnie fałszywej drodze i że partia i władza wcale nie tego od nich oczekują, tylko zupełnie innej sztuki. Natomiast w Polsce trudno byłoby powiedzieć, czy jakieś dzieła sztuki powstały. Można mówić o powieści Popiół i Diament. Jest wielu przeciwników, którzy uważają, że Popiół i Diament jest fałszywą książką, ponieważ pokazuje tylko jedną stronę, a Andrzejewski dobrze wiedział, że istnieje i druga strona. Jaka druga strona? No, przecież w Polsce nie wyginęli od razu wszyscy politycy przedwojenni. W Polsce w tym samym czasie, kiedy ginie Maciek Chełmicki, odbywa się straszna i krwawa bitwa z ruchem chłopskim, przede wszystkim z chłopską organizacją. Że w tym samym czasie, kiedy ginie Maciek Chełmicki, w Polsce krwawo rozprawiono się, władza rozprawiła się z PSL-em. Dlaczego tego nie ma w tej powieści? Ale równocześnie muszę powiedzieć, że Jerzy Andrzejewski, który, kiedy przystąpiliśmy do pisania scenariusza, to jest wszystko prawda, że nie ma tego w powieści, ale równocześnie Jerzy Andrzejewski, kiedy tylko zaczęliśmy pracować nad filmem Popiół i Diament, zrobił wszystko, co jest możliwe, żeby filmowi temu dać więcej prawdy, żeby ująć go znacznie głębiej w stosunku do rzeczywistości, niż to było w powieści. A przecież nie musiał tego robić. On był wielkim, sławnym pisarzem, który miał nagrody wszystkie, jakie tylko były możliwe. Ja byłem początkującym reżyserem filmowym, także robił to tylko i wyłącznie w imię prawdy. Ja myślę, że konflikt społeczeństwa z władzą polega na tym, że władza bardzo dużo obiecuje. Propaganda, nieustająca propaganda w radio, w gazetach, w telewizji, w kinie tłumaczy, że szczęście jest blisko i że już będzie jutro. Ponieważ te konflikty się odnawiają systematycznie, stają się coraz głębsze, dlatego że społeczeństwo coraz więcej się spodziewa, a coraz mniej może otrzymać. Jeden z poprzednich papieży, z poprzedników naszego Jana Pawła II, powiedział bardzo piękne i głębokie zdanie przeciwko komunizmowi. Powiedział, że jest to system, który więcej obiecuje niż może dać, przez co budzi nienawiść człowieka do człowieka. Zapamiętałem to zdanie, tym bardziej, że przeczytałem go w partyjnej gazecie Trybuna Ludu i cytuję go często, bo wydaje mi się, że on to zdanie ujmuje dość głęboko konflikt, który my jako Polacy bardzo silnie czujemy.